Siemaneczko widzowie, dzisiaj sobie sprawdzimy, jak wyglądają naklejki na Source 2, czy się jakoś różnią, sobie trochę o tym pogadamy, przejrzymy kilka naklejeczek i myślę, że będzie naprawdę spoko odcinek, więc ja jeszcze zapraszam do subskrybowania kanału, no i co, życzę wam miłego oglądania, no i zaczynamy. Szybkim wstępem, tylko sponsor odcineczka, jakim jest strona Skins Monkey, link do strony oczywiście macie w opisie, strona do wymienia waszych skinów, możecie sobie wymienić swoje droższe skiny na przykład na kilka tańszych, albo tańsze skiny na kilka droższych. No i tutaj macie darmowe $5 z kodem ELZARD przy wymianie, bardzo spoko opcja, żeby sobie użyć. Tutaj dostaniecie aż $5 przy $100. Plus do tego ważne jest to, że strona nie wlicza wam cen naklejek, przez co możecie sobie powyjmować naprawdę fajne krawciki i potem je opierdzielić na przykład na rynku Steam troszkę drożej, jeżeli się uda. A naprawdę jak znajdziecie jakieś fajne, to można na tym spoko zarobić. Plus do tego przy wpłacie stronka oferuje wam 35% dodatkowo. Czyli na przykład jak doładujecie sobie za $100, to dostajecie $35 dodatkowo. Bardzo dobra opcja, jeżeli chodzi o wpłacanie pieniędzy na Steam. Ja polecam. No i co? No i bez przedłużania możemy przechodzić już do filmu. I pierwszą naklejką, którą się dzisiaj zajmiemy, jest naklejka Centkowany Wyruk. Oczywiście naklejka jest z karnetu i naklejka jest w holo. Naklejka prezentuje się w taki sposób, jak widzicie, jest ten efekcik holo, wygląda spoko i zaraz zobaczymy sobie, jak będzie się prezentować na Source 2. No i mamy pierwszą naklejeczkę, jaką jest właśnie Centkowany Wyruk, która na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że ma na przykład dużo bardziej błyszczące te kropki na główce i bardziej się mieni pod właśnie kolorem. O, tu jest ten słońca efekt, czy jak to tam zwał, który nam pokazuje. Wydaje mi się, że naklejka no różni się na pewno. Trzeba było też zobaczyć, jak to na skinie się prezentuje. Wiem, że dużo osób właśnie nakleja to na Jaguara, na głowę, tą naklejeczkę. No i nie dziwię się, bo ta naklejka się prezentuje naprawdę spoczko. No i na Jaguarze wygląda po prostu śmiesznie. No dobra, możemy przejść do następnego stickera. No i kolejna naklejeczka, którą jest Copenhagen Flames. Wziąłem ją ze względu tego, że to jest po prostu dobra inwestycja i drużyna zbankrutowała, więc sprawdzimy sobie, czy na Source 2 również oddaje, bo jeżeli tak, no to jest to na przykład kolejny argument do zakupu tej naklejki, lecz sama z siebie jest po prostu dobrą inwestycją. Zaraz sobie przejrzymy to na Source 2. No i jest przed nami Copenhagen Flames, które w sumie chyba nie różni. Nie no, jakby ten efekt jest na wszystkich widzę naklejkach, że dużo bardziej widoczny, to wiadomo, tak jak miało być i jest na Source 2, ale patrząc tak, naklejka chyba się trochę, chociaż ona się strasznie mieni, powiem wam, że bardzo pod każdym kątem, nieważne gdzie od razu pójdziemy, od razu się mieni, jakby ledwo ją ruszę i to daje naprawdę fajny efekt i może naprawdę dobrze się prezentować w CS-ie, już na naklejce, jak naklejka będzie naklejona na skinie i z czterema takimi na jakimś kołaczku, Feniksie czy coś, może naprawdę prezentować się, co ja gadam, jakim Feniksie, o czym ja mówię, co ja pierdolę, przepraszam was za moje odklejki. Nie no, ale naklejka wygląda dobrze. W ogóle jestem ciekawy, jak sama sytuacja Copenhagen Flames tych naklejek się rozwinie w przyszłości i czy to będzie naprawdę dużo warte. Wiecie, bankructwo i te sprawy, więc zobaczymy. Chociaż no ta czerwona, która jest z Antwerpii, chyba według mnie bardziej mnie przekonuje, bez względu na wygląd oczywiście. Ja bym poleciał w nią bardziej, ale sprawdziłem tą, bo jest taka klasyczna, więc trzeba było na nią zerknąć. I w ogóle jeżeli macie jakieś nowe produkty naklejek i chcielibyście tą serię kontynuować, napiszcie śmiało w komentarzu. No i ostatnia naklejeczka, czyli Rocks Holo, jest to naprawdę najdroższa naklejka, bo kosztuje prawie 600 zł, czyli to już nie ma, naprawdę nie małe pieniądze. Z Antwerpii jest, więc co, przejdziemy sobie jeszcze na Source 2. Naklejka prezentuje się ogólnie dobrze, no jest to naprawdę na pewno droga inwestycja, jeżeli ktoś inwestowałby teraz. No i zaraz sobie zerkniemy, jak to wygląda. No i ostatnia naklejeczka, jaką jest oczywiście Rocks Holo. Tak szczerze, prześliczna jest ta naklejka. Zawsze jak na nią patrzę, mam takie kurcze, fajnie by było ją mieć w ekwipunku. No nie mam Rocksika, nic dziwnego to nie jest. 600 zł, piechotą tak nie chodzi. Naprawdę bardzo mi się zawsze podoba ta naklejeczka i w holo po prostu prezentuje się prześlicznie. Jeżeli chodzi o różnicę na Source 2, to praktycznie moim zdaniem jej nie ma. Oczywiście efekcik jest bardziej widoczny, to jak w każdej naklejeczce ten efekt będzie przez podjaśnienie gierki taki, wiecie, lepiej się prezentował. Ale no co, naklejka jest sama z siebie ładna i zobaczymy, jak się sytuacja się rozwinie. I to było tyle w tym odcineczku. Trzymajcie się widzowie, cześć, cześć!